Dzień dobry. Panowie, pozwolą, że się przedstawię. Adam Długołęcki. Zasadniczo. Witam w kolejnym odcinku. Słuchajcie, wielokrotnie mnie pytacie, co zrobić w drzwiach, które już mają kilka lat, wiele lat je użytkujecie i w pewnym momencie skrzydło zaczęło ocierać o próg. Czy istnieje jakaś możliwość, żeby nie wymieniać zawiasu splatanego? Czy istnieje możliwość, żeby ten zawias w jakiś sposób przerobić? Tak, istnieje taka możliwość. Jak ty mnie zaimponowałeś? Ten zawias, który już istnieje, przerobić tak, żebyśmy mogli skrzydło unieść do góry. I jeśli jesteście ciekawi, jak to zrobić, zapraszam do tego odcinka. Spójrzcie, mamy testowe drzwi, które już bardzo dobrze znacie i na tych drzwiach pokażę Wam, jak przerobić ten zawias, a na samym początku przykleję taśmę po to, żeby móc po tym wszystkim zobaczyć rezultat. Teraz zaznaczę. Okej. Mamy zaznaczone miejsce. Oczywiście następny krok to trzeba zdjąć skrzydło z ościeżnicy. Jak dobrze pamiętacie, to się bardzo łatwo. No i oczywiście wykręcić zawiasy. Ok, mamy wykręcone obydwa zawiasy i spójrzcie. Zawiasy posiadają taki pewien plastik. Co ja zrobię? Po prostu spiłuję jeden i drugi plastik. Mam papier ścierny. No i jadę z koksem. I już mam obydwa zeszlifowane, pięknie. Wkręcam je z powrotem. I spójrzcie, teraz bardzo ważna rzecz. Jeśli chcemy, żeby drzwi podniosły się do góry, to ta część zeszlifowana musi się znajdować na górze. Mamy już zawiasy wkręcone, teraz wkładamy skrzydło na ościeżnicę. No jak widzimy, drzwi się uniosły do góry. Wystarczająco. 1 mm, ja podłożyłem tylko jedną podkładkę. To wystarczyło, żeby drzwi fajnie się do góry uniosły. Jeśli chcielibyśmy opuścić skrzydło, no to pamiętajmy, że wtedy ten zawias powinien być przekręcony tak, że tą częścią spiłowaną w dół i wtedy nic nie podkładamy, a o ten milimetr skrzydło w dół nam się opuści. Mam nadzieję, że pomogłem. Zatem bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Oczywiście pamiętajcie o subskrybowaniu. Wtedy będę kręcił więcej takich filmów. Dzięki, pozdrawiam.